Co robią górale, kiedy przyjeżdżają turyści? Gdzie chodzą potańczyć? Wiesz co, górale akurat jak przyjeżdżają turyści, to siedzą w domach i pilnują gazdówki. Ja akurat jako też hotelarz od dobrych paru lat, który wynajmuje pokoje, ma swój pensjonat, tej gazdówki pilnuję oczywiście jak może, bo tak to jestem w trasie i grywam, ale raczej stronią od tego, żeby jeszcze iść gdzieś na imprezę i potańczyć, raczej wolą siedzieć w domu w swoim azylu i odpocząć. Zwłaszcza ja, który jeździ co tydzień gdzieś gra, to jeśli chodzi o rozrywkę późniejszą, raczej tą rozrywką to jest ta cisza, spokój, odpoczynek i w moim przypadku jeszcze sport, bo ja kocham sport, kocham się ruszać, ponieważ będę to powtarzał zawsze, mam pieprz w tyłku i tak już ze mną jest. No, zasłynąłeś swego czasu z tego, że chciałeś być narciarzem słynnym, ale co poza tym w sporcie? Słynnym to nie wiem, czy chciałem być, ja po prostu, to jest moja pasja od dawien dawna, kocham to robić i robię to do dziś dnia. Było to narciarstwo rzeczywiście widowiskowe, bo narciarstwo freestyle'owe, no, czyli wszelkiego rodzaju salta, obroty, jak ktoś nie wie o co chodzi dokładnie. I tym tak naprawdę zacząłem się w połowie mojego, znaczy początek mojego życia zaczął się od sportu, a druga połowa już zaczęła się artystyczna, czyli muzyka. Ale dziś łączę te dwie rzeczy, bo sport pomaga mi w tym, co dzisiaj robię na scenie, no bo jednak ja jestem typem człowieka, który no, nie stanie w miejscu. Nie umiem stać w miejscu jak kołek, dlatego po tej scenie tańczę, skaczę. Czasem to wygląda jak małpy w zoo, ale tą energię do tego trzeba mieć, dlatego ten sport tą energię mi daje. I no nie wyobrażam sobie, żeby go nie było w moim życiu i zwłaszcza w tym artystycznym też życiu, bo tak jak mówię, to mi daje dużo endorfin no i utrzymuje mnie w tych ryzach takich, że no, jednak my dużo jeździmy, dużo koncertujemy i to jest męczące. Ci, co tego nie doświadczyli, każdy myśli, że artysta to wyjdzie tylko bo wy sobie wyjdziecie, zaśpiewacie, już macie. No tak, oczywiście. Ja zawsze wszystkim tym, kto tak mi mówią, to trzeba się było uczyć śpiewać, no. To jest raz, a druga sprawa, to nie jest takie łatwe i fizycznie jest to też wymagające. I to bardzo. Zwłaszcza ta jazda po Polsce w kilometry, które męczą. Dlatego ten sport mi pomaga w tym, że rzeczywiście daje radę. No. A człowiek młodszy nie będzie niestety, jest tylko coraz starszy. No. I właściwie sam wywołałeś temat jubileuszu, bo właściwie już za chwilę to twój jubileusz sceniczny, 15 lat na scenie. 15 lat na scenie, ale w związku z tym nowy projekt, nowe, jak to mówią czasami, dziecko, nowa solowa płyta Staszka z gór, stąd nazwa Staszek z gór. No i też jestem dziś po to, żeby powiedzieć trochę o moim nowym singlu, który dosłownie 8 dni temu wszedł na YouTube. Chodź potańczyć. Myślę, że to jest numer, który elegancko wpisuje się w ten czas, w którym teraz jesteśmy, czyli czas letni, czas wakacji, czas imprez, zabaw, tańca. To jest taki numer, który mam nadzieję umili ludziom czas w tym czasie. No i prawda jest taka, że zatrudniłeś do współpracy całkiem fajne grono ludzi, bo i Monika Wedrzyńska jest, i Hubert Gąsiul jest, i Arek Kopera. Tak, jest przede wszystkim mój przyjaciel Hubert Gąsiul, bębniarz, którego myślę, że znacie bardzo dobrze. No, może Ani Rusowicz. Numerów wszystkich na tą płytę. Oczywiście przy współpracy z Arkiem Koperą, producentem fantastycznym. No i Mimi, która pisze teksty na tą płytę i też oddała swój piękny wokal w chórkach w tych numerach, a będzie ich 10 na całej płycie. Na razie zaczynamy jakby promocję tym singlem Chodź potańczyć, tam też Mimi słychać, także fajnie, naprawdę ekipa super i fajnie, i jestem wdzięczny, że mogę z takimi ludźmi pracować, bo rzeczywiście ta twórcza rzecz, która się tworzy, ta muzyka, którą się tworzy, to nie zawsze jest jedna osoba. Są wyjątki, którzy robią sami od strony muzyki, tekstów i wszystkiego innego, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że każdy najlepiej jak doda coś swojego, bo wtedy wychodzi to coś i wychodzi to jakieś. I mam nadzieję, że to, co myśmy zrobili, to też jest, znaczy jestem pewny tego, że jest jakieś, a to już jeszcze ludzie ocenią, jak posłuchają. Jest to zgoła co innego, co robiłem do tej pory. Bo każdy myśli pewnie, no tak, Staszek z gór, no to wiadomo, Staszek z gór, no to co może Staszek z gór zrobić, nie? No to wiadomo, to są kierpce, oscypki, na pewno szałasy i region, i owce. No nie, tu jest zupełnie co innego. Oczywiście nie każdy sobie dopisze historię sam do tego akurat numeru, choć potańczyć. Jest to muzyka, myślę, no popowa bardziej, ale ja wychodzę z założenia, zresztą sam taki jestem, że ja uwielbiam muzykę, która wpada w ucho. Ja nie mam jakby stricte wyznaczonego nurtu, który lubię i jestem jego fanem. Nie, jak coś mi wchodzi w ucho i coś mi się podoba, to ja tego słucham. I tak samo ta płyta jest stworzona. Na tej płycie każdy kawałek jest zupełnie inny, ale myślę, że każdy znajdzie coś w tych kawałkach dla siebie, a o to chodzi w muzyce. To powiedz troszkę, w którą stronę to pójdzie, bo jesteś takim człowiekiem, który lubi brzmieniowe eksperymenty. To pokazałeś wcześniej, czy w Góralu, czy w Future Folk. Natomiast jeszcze jest taka sytuacja, że ty bardzo zgrabnie przechodzisz od tego śpiewania góralską gwarą po śpiewanie, tak się wyrażę, klasyczne zupełnie. I to języku literackim śpiewanie. Tak dokładnie tak. I to wychodzi po prostu jakbyś... Tak, robisz się, przestawiasz. Ale miło mi to słyszeć i cieszę się, że o tym mówisz, bo rzeczywiście też na tej płycie to moje śpiewanie jest zupełnie inne jak to, co było do tej pory. I to też jakby pokazuje tą moją drugą stronę i myślę, że to jest też fajne w tym. Jeśli chodzi o muzykę i oprawę muzyczną, no to też to jest inne, ale jest w tym jakość. Na samym początku, jak tworzyliśmy tą płytę razem z Hubertem, to stwierdziliśmy, że nazwiemy tą płytę muzyką sportową. Bo jakby to wszystko, co się dzieje w moim życiu, to wszystko też Hubert obserwował, bo się znamy od lat i zawsze patrzył na to z boku i wiedział, jaki jestem, jaki mam charakter. Ważne jest też dla mnie to, żeby muzyka, myślę, że dla większości muzyków, żeby powodowała uśmiech ludzi na twarzy, bo Staszek z gór taki jest. No. Ja staram się żyć pełnią życia, być, oczywiście są różne sytuacje w życiu, ludzi się zdarzają, ale staram się zawsze z uśmiechem na twarzy, chociaż niejednokrotnie lewą nogą się wstaje, ale jednak z tym uśmiechem na twarzy być i mieć tą fantazję, którą się ma we krwi góralską i przenieść ją właśnie na stronę artystyczną i myślę, że na tą płytę mi się to świetnie udało. Też fajne jest to, że teksty, które są napisane, też chciałem, żeby to napisał ktoś z zewnątrz, ponieważ tam są teksty też opisujące miejsce, z którego pochodzę, Zakopane, ale żeby je opisał własnymi słowami, wiedząc o tym, jak jest Zakopane, widząc je od lat, bo ci ludzie, którzy pisali te teksty, to w Zakopanem byli i widzą tą lawinę ludzi, która przyjeżdża, bo jest taki numer, to dopiero się ukaże, ale jest numer Lawina, który opisuje lawinę ludzi przyjeżdżającą do Zakopanego. I ich zachowanie, to jak to wszystko wygląda. To jest taka cała prawda powiedziana o Zakopanem. A ze względu na to, że ja mieszkam w samym centrum tego Zakopanego, widzę to od 40 lat, bo już 40 lat się skończyło, to właśnie w tym numerze jest fajnie opisane i to jest oczywiście takie lekko z przymrużeniem oka, broń Panie Boże, to nie jest też opisane, żeby to oczywiście nie zabrzmiało tak, że to jest prześmiewcze, bo wręcz przeciwnie. Ale no to jest cała prawda o tym miejscu, ale też są teksty, które mogą zaskoczyć, które nie opisują wcale miejsca stricte, z którego pochodzę, a zupełnie inne miejsca, też z gór polskich, bo będzie numer o Karpaczu. Także myślę, że na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Będą też goście, o jednym z nich już mogę powiedzieć, bo w jednym numerze jest zresztą znany, który oddał dwie frazy swojego wokalu, czyli Sidney Polak na jednym z numerów w kawałku Johip. No ale to już będziemy odkrywać te karty po kolei. Na razie zaczynamy od singla Chodź potańczyć na wakacje. Tamte chyba bardziej pasują tamte numery do tej jednak jesieni i zimy, bo tak jakoś żeśmy stwierdzili. No, zresztą jak się posłucha tekstu, to on bardziej pasuje do tej aury zimowej raczej. Zdradź troszkę jeszcze, kto te teksty pisał dla ciebie. No bo wiadomo, że Mimi. Dziwię się, że nie zaśpiewała z tobą. Ona oddaje chórki tam, zresztą piękne, bo ma piękny wokal i bardzo charakterystyczny, bo Mimi jest naprawdę, no, oprócz tego, że jest utalentowana muzycznie, to też świetne teksty pisze. I ona pisze te teksty w taki sposób, że one są... To nie są proste teksty i jakieś płytkie, ale to nie są też trudne teksty, myślę, że dla każdego do zrozumienia. No, każdy jeden tekst, który napisała do numeru, a napisała w większości, no to był strzał w dziesiątkę. Oczywiście też Hubert tam swoje teksty, niektóre rzeczy żeśmy razem dopisywali. I to jest taki, no ale w 90% Mimi, no, za co jej dziękuję, bo jest to naprawdę zrobione super. Zresztą, jak żeśmy się poznali z Mimi, od razu mieliśmy ten sam flow, to samo flow, od razu żeśmy się polubili, a to jest ważne, zwłaszcza w artyzmie. I cieszę się z tego ogromnie. Wróćmy troszkę może jeszcze do samych początków, no bo jak wspomnieliśmy, 15 lat na scenie prawie, no to na początku był Góra, ale tam też były duety, bo też była Szata Kuś na przykład. Były, rzeczywiście, to były same początki. To funkcjonuje do dziś dnia, ta muzyka, bo to rzeczywiście na tamte czasy to było coś, nie chciałem powiedzieć egzotycznego, ale coś, co wydawałoby się niemożliwego, a jednak się udało. Czyli pomieszanie tej muzyki elektronicznej, nowoczesnej z muzyką tradycyjną, góralską, zwał jak zwał. A później Future Folk, który zresztą do dziś dnia gramy, funkcjonujemy i świetnie się mamy, bo już obchodziliśmy w zeszłym roku 10-lecie istnienia zespołu i też muzyka połączona z muzyką taneczną, elektroniczną. Też różnie ludzie sobie to określają, ale to do dziś dnia funkcjonuje, do dziś dnia to się podoba i ja myślę, że po prostu to chodzi o to też, że ta tradycyjna muzyka, która tam występuje, ona jest ponadczasowa. Oczywiście w danym okresie, w danym czasie sprzedaje się bardziej sam folk, później trzeba było go połączyć z czymś nowoczesnym, żeby to trochę sprzedać też do ludzi młodych, którzy nie do końca kochają góralską muzykę, bo tak jest, się wcale nie dziwię, bo z muzyką góralską jest albo się kocha, albo nienawidzi, ale akurat podana na takim torcie może się spodobać i tak się stało. I zespół funkcjonuje świetnie do dziś dnia i nie narzeka i cieszymy się ogromnie z tego. A teraz jeszcze ten mój najnowszy projekt. No górale też starają się, ja zawsze mówię, ja mam szeroko głowę otwartą. Ja nie robię mojego miejsca, które kocham i uwielbiam, które mnie ukształtowało, jest, tam moje korzenie są i będą, mam nadzieję, do grobowej deski, czyli Zakopanej i Podhale. Ale ja mam szeroko głowę otwartą, jeżdżę po świecie, widzę co się dzieje, staram się jakby czerpać ze wszystkiego, co jest dookoła, a później wsadzać to w muzykę. I ten projekt Staszek z gór właśnie taki jest. To jest ta muzyka, która no dzisiaj myślę jest bardziej znana, bo dzisiaj też no ta muzyka się zmienia z miesiąca na miesiąc już teraz. Nie mówimy z roku na rok, bo teraz to tak wszystko szybko biegnie, że ta moda na daną na dany nurt muzyczny się zmienia. Teraz jest taki i ja właśnie idę z tym czasem i staram się go gonić i właśnie ten projekt Staszek z gór to pokazuje. Pod względem brzmieniowym, też tekstowym. Ja myślę, że chociaż nie mnie to oceniać, ale myślę, że w ogóle w tych czasach muzyka ponadczasową nie będzie. Bo dzisiaj to jest TikTok, jeśli chodzi o muzykę. Dzisiaj jesteśmy za, jak nie zrobisz zaraz, za miesiąc, dwa nie puścisz nowego singla, no to cię nie ma. To nie działa tak jak kiedyś, jak zespoły, które znamy i lubimy, czyli na przykład nie wiem, zespół Perfect, którego gracie do dziś dnia, no ale jednak to jest muzyka, ja mówię, ponadczasowa. Ona była, jest i będzie, bo ona była rzeczywiście, no w tamtych czasach to było też jakby produkcja wszystkich numerów i tworzenie numerów było zupełnie inne. No wtedy się siadało do jednego numeru i robił się jeden numer no długi czas. On później nie pasował, przerabiało się, odsłuchiwało się, żeby się uleżał. Później pomimo tego, że się go puściło, to i tak zawsze on nie do końca pasował. Dzisiaj z muzyką jest zupełnie inaczej. Dzisiaj muzykę tworzymy, płytę dzisiaj, jak ktoś dobrze i jest sprawny, tak jak Arek na przykład Kopera, jest w stanie zrobić w parę miesięcy całą płytę i do zamknięcia i do widzenia. Dzisiaj brzmienia mamy w komputerach takie, że naprawdę nie musimy wsadzać żywych instrumentów do studia, żeby je nagrywać, bo czasem to źle brzmi. I jest to z jednej strony przykre, ale lepiej wychodzą z tego komputera. Aczkolwiek my do tego projektu Staszka z gór staraliśmy się jak najwięcej żywych bębnów zagranych przez Huberta Gąsiula, ponieważ ja jestem ogromnym fanem bębnów. Ja chciałem całe życie grać na bębnach, ale no niestety w górach to nie było tak, nie było wtedy możliwe w ogóle. Dzisiaj to zupełnie się zmienia. Te czasy są inne. Dzisiaj jest to możliwe bez problemu. Wtedy to nie było możliwe. I... To zakazane było, żeby lawin nie ściągać? Nie, chodziło o to, że nie było w ogóle żadnych bębniarzy na Podhalu. I człowiek jeszcze wtedy nie jeździł za dużo po Polsce, po świecie i to nie było takie proste. U nas to skrzypce, basy i to było pewne, ale bębny nie. Dlatego zawsze jak ja idę na jakikolwiek koncert, nieważne kto to gra i co gra, zawsze pierwsze patrzę na bębniarza, czy bębniarz nie chwasi. Jak nie chwasi, to znaczy, że jest dobrze. No. Szkoda, jak na Metallica ostatnio jak byłem, to byłem w szoku, jak ten bębniarz kwasił. No. Sam wspomniałeś o artystach innych. Jeszcze pociągnę cię na język zaraz, ale skończ może. Nie, no ja tyle, jeśli chodzi o to. Dlatego te żywe instrumenty tam są. Są też saksofon i trąby nagrane przez Arka, żywe. A resztę wszystko jest ubrane w tą muzykę nowoczesną. To, co dziś jest tak naprawdę myślę, że na czasie. Staramy się po prostu w tym nurcie, który teraz jest, być blisko tego, ale też być jacyś w tym, bo to nie chodzi o to, żeby to wszystko było takie samo, bo niestety dziś tak jest. Jak słuchamy radia, to jednak jest tak, że jest ten nurt, który pokazuje, żeby wszystko było bardzo podobne. Ja za tym nie jestem kompletnie. Zawsze trzeba mieć swój charakter i wsadzić coś swojego do numeru, bo inaczej on zaraz zniknie i do widzenia. A w tej płycie i w tym projekcie tak jest i z tego ogromnie się cieszę. Ale z drugiej strony zaprosiłeś do współpracy producenta, który pracuje z czołową artystką w tej chwili, czyli z Sanach. Zgadza się, ale taki producent też musi mieć różnych zestaw artystów, żeby nie stać w miejscu i iść do przodu, czyli jakby też próbować z innymi, bo to też go jakby uczy i kształtuje i czegoś nowego zawsze się... Miałem zresztą bardzo dobry przelot z Arkiem i co też jest ważne i przede wszystkim ten projekt, jak żeśmy go zaczęli robić, mu się spodobał, co było dla mnie ważne, bo nie zależy mi na tym, że producent robił coś, bo mu płacam za to. Nie. On rzeczywiście tym projektem się bardzo mu się spodobał projekt, bardzo się w tym zaangażował i on jest mocno za nim. Jest to dla niego też ważna rzecz i z tego ogromnie się cieszę. Dlatego też powstał ten projekt w takiej jakości, jaki powstał i mam nadzieję, że ludziom się spodoba. Aczkolwiek tu jest, muszę jasno powiedzieć, wszystko śpiewane językiem literackim polskim. Tam nie ma nic po góralsku, jeśli chodzi o skrzypce. Oczywiście w niektórych numerach są nagrane przez mojego przyjaciela Szymka, ale głównie muzyka opiera się na muzyce elektronicznej, bębnach, klawiszach, gitarach. Także no to już trzeba posłuchać i wiadomo, że ludzie sami ocenią. Ale muzyka ma cieszyć, ma powodować to, żeby uśmiech u ludzi na twarzach się pojawiał i żeby... No fajnie jest zawsze dla artysty, żeby się przy niej bawili jak najlepiej. Choć mówią, że najlepiej rozgrywa się muzykę na weselach. Jak już na weselach podobno grają cały czas, to znaczy, że jest dobrze, nie? Oby tak stąd też było. Tego ci życzę, ale wróćmy jeszcze do twoich muzycznych ulubieńców, no bo wspomniałeś o Metallice, ale kiedy słucha się tego, co robiłeś, no oczywiście tam tej muzyki techno jest sporo. Jest jak przy Kaczmerszce, która ma, jak spojrzałem na dzisiaj, prawie 2 miliony odsłon w serwisach streamingowych, to... Na przykład w takim utworze, właśnie wspomniano wcześniej Szatą Kuś, no to tam są wręcz elementy reggae gdzieś tam ukryte. Oczywiście, ale u mnie na nowej płycie też są ukryte elementy reggae. Będą z gośćmi. Także wiesz co, reggae też bardzo pasuje. Ten numer nie jest folkowy, ale u górali już było połączenie muzyki. No, Twinkle Brothers. Dokładnie, no. Twinkle Brothers z Trebuniami i Tutkami. Świetny projekt. Ale też było połączenie mojego taty z jazzmenami, ze świętej pamięci Zbyszkiem Nawysłowskim, też piękny projekt, który dużym echem poszedł po świecie, może mniejszym po Polsce, ale rzeczywiście po świecie dużo grali. Zakopower Sebastian, czyli pop rock. No i teraz jest Future Folk, jest góral. Ja myślę, że generalnie na muzykę folkową zawsze gdzieś tam będzie... Może nie tyle moda, ale ona zawsze gdzieś będzie. Ona jest wydawana w różnych oprawach jazzowych, reggaowych, elektronicznych. Ona zawsze idzie, bo to jest muzyka, która jest ponadczasowa. A wszystkim to jest nasze dobro kulturowe, którym powinniśmy się chwalić w każdym wydaniu. Nie tylko tu u nas, ale wszystkim na świecie. Tak ja też ubolewam, bo na przykład Ukraina pokazuje to, jeśli chodzi o stronę artystyczną, że u nich rzeczywiście zawsze występuje jakiś element folkowy w muzyce. I jest to świetnie, wgrane, spasowane i to ma swój smak. My też powinniśmy tak robić, eksperymentować i pokazywać tą naszą kulturę, bo ona jest piękna. Dokąd uciekasz, kiedy chcesz tak naprawdę odpocząć, kiedy turystów jest mnóstwo u ciebie w górach? Wiesz co, fajne pytanie to jest raz, bo nie jest to łatwa rzecz. Zwłaszcza w tych czasach uciec gdziekolwiek w Zakopanem, żeby nikogo nie było, bo turyści są wszędzie. Ale mi się wydaje, że taką najlepszą porą na to, że rzeczywiście odpoczywam i też zbieram inspirację, to jest zima. Kocham narty, kocham skitury i wtedy uciekam w góry, bo skitury mają tą możliwość, że uciekasz w miejsca, które widzisz gołym okiem i gdzie popatrzysz, tam możesz iść. W lecie tego nie zrobisz, bo poza trasami nie pójdziesz, ale w zimie mogę to zrobić. To jest jedyny taki czas, gdzie rzeczywiście tam jest cisza i spokój, a też jest najmniej turystów wtedy chodzących po górach, no bo to jednak zima jest dużo trudniejsza. To jest taki czas, a jak jest lato i jestem pomiędzy tymi koncertami jazda, bo to człowiek naprawdę chce odpocząć na zasadzie, że wraca do domu, no jest rodzina, to jest super i spędzić czas z rodziną. Jak mam możliwość, mamy małego syna akurat, to uciekamy byleby dalej za Zakopane. Już mamy ciszę i spokój, dosłownie niedaleko, bo za płotem, czyli na Słowacji. Tam już jest dużo mniej turystów i tam można tą ciszę znaleźć, ale tak naprawdę ja odpoczywam uprawiając sport i to jest dla mnie taka forma odpoczynku aktywna, która powoduje w mojej głowie to, że oprócz tego, że wydziela endorfiny najlepsze na świecie, to też człowiek zupełnie przez to inaczej patrzy na świat i jakoś w ten sposób potrafi odpoczywać. Dać sobie po prostu jeszcze bardziej w kość. No. Czyli rower, bieganie, ewentualnie siłownia, w zależności od pogody i od tego, co w danym dniu człowiek ma ochotę zrobić.